Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie, kochani, w dzisiejszym spotkaniu, które będzie bardzo ważne, bardzo istotne i bardzo Was proszę, byście zostali do samego końca, żebyście wysłuchali tego wszystkiego, co mam Wam do przekazania. Będzie bardzo ważny komunikat odnośnie tutaj księdza Adama Skwarczyńskiego. Będzie bardzo ważny przekaz. Chciałbym, żebyście z tym wszystkim się zapoznali. Ale oczywiście, kochani, proszę każdą osobę, która ogląda to wideo, bo jest też wiele osób, które tutaj sporadycznie po prostu zaglądają, które też jakby co jakiś czas tylko biorą udział generalnie w takich spotkaniach. Proszę Was, kochani, o jedną rzecz bardzo istotną i bardzo ważną. Musimy, kochani, właśnie w tych czasach ostatecznych dzielić się miłością z bliźnimi, dawać tą miłość innym, więc bardzo Was teraz proszę, tak jak zawsze podczas tego typu nagrań, kochani, wpisujemy w komentarzu słowo miłość. Każda osoba, która ogląda to wideo, kochani, każda osoba, takie jest Wasze zadanie, każda osoba wpisuje w komentarzu słowo miłość. Bardzo Was o to proszę i jak będziecie wpisywać to słowo miłość, to poczujcie, jak ta miłość wypływa od Was do tych wszystkich osób potrzebujących, osób cierpiących, osób, które w jakiś sposób zostały dotknięte przez różne kataklizmy, przez różne działania wojenne, jak również dla tych osób, które są daleko od Boga i szukają tej właściwej ścieżki życia, więc bardzo Was proszę. To tylko zajmie chwilkę, ale poczujcie tą miłość, jak ona dosłownie wypływa od Was do tych wszystkich osób, które jej potrzebują. To jest niezwykle, kochani, niezwykle ważne. Bardzo Was o to proszę. A zanim przejdę tutaj do treści tego przekazu, bardzo ważnego, bardzo istotnego, chcę tylko powiedzieć, że bardzo zrobiło się głośno, kochani, i to w całej Polsce, w różnych środowiskach, o intronizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski, intronizacji przyjętej przez rząd polski i episkopat. Naprawdę dostaję bardzo dużo wiadomości. Niestety są też wiadomości takie i komentarze, jakby są pewne osoby, którym to się nawet nie podoba, które próbują podważyć to wszystko i tak dalej. Chcę Wam tylko przedstawić, bo jest kanał Łukasz Andryszczak, kochani, na YouTubie. To jest kanał typowo modlitewny. Tam spotykamy się na tym kanale. Codziennie wszystkich Was zapraszam, kochani. Takie jest też wezwanie z nieba. Codziennie o godzinie 21 musi być szturm modlitewny. Ogólnopolski, ogólnoświatowy. I mam tu, kochani, bardzo ważną też informację dla Was. Przypomnę, 21, godzina 21, codziennie dziękujemy w myślach Panu Bogu z ogromną wdzięcznością i radością za tą intronizację. Godzina 21:10, jeszcze raz dziękujemy Panu Bogu i z taką radością i wdzięcznością odmawiamy dziesiątkę różańca. Jeżeli jesteście na tym kanale Łukasz Andryszczak, to ja takie codzienne spotkania też organizuję na tym kanale i bardzo proszę pod każdym nagraniem wpisywać się z taką radością, z taką wdzięcznością, kochani. Słowem dokonało się. Wrzucę tam Wam teraz parę tutaj takich screenów, parę informacji. Naprawdę jest nas ogromna, ogromna, kochani, ilość. Coraz więcej ludzi dołącza do tych modlitw. Naprawdę. Są to setki, a już, kochani, jeżeli chodzi ogólnie o kanał, są to tysiące ludzi. Więc naprawdę, kochani, dzieje się bardzo dużo, sporo się odbija to w różnych środowiskach, jeżeli chodzi o tą intronizację. Pokażę Wam, jest to podane w screenach, żeby nie było, że jestem gołosłowny, skąd, kochani, są grupy modlitewne, skąd są ludzie, którzy biorą, kochani, udział. Oczywiście jest to Polska w największym tutaj, jeżeli chodzi o największą liczbę, ale są też, między innymi, bo jeżeli chodzi o takie mniejsze statystyki, to prawdopodobnie jest to nieuwzględnione. Ale słuchajcie, są osoby, jest tych osób bardzo dużo. Z Niemiec, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada. Możecie teraz to zobaczyć, wrzucę te wszystkie screeny. Są Włochy, jest Słowacja, Francja, Czechy, Austria, Australia, Holandia, Norwegia, kochani. Jest naprawdę bardzo duża Polonia, która się modli. I musi być nas, kochani, jeszcze jak najwięcej. To musi być jak taka wielka kula śnieżna, kochani, która będzie się cały czas powiększać.
Jesteśmy taką iskrą w tym momencie, z której ma wybuchnąć wielki, kochani, wielki płomień miłości i tej wielkiej modlitwy dziękczynnej do Pana Boga za tą intronizację, która się odbyła. Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski, która została w pełni przyjęta przez rząd polski i episkopat. Bardzo Was proszę, byście codziennie, kochani, brali udział w tych modlitwach. Jeżeli nie macie dostępu do internetu, nie możecie się spotykać z nami nawet o tej godzinie, to módlcie się o innych porach, ale módlcie się, kochani. Jeżeli możecie i macie czas też być na kanale tym Łukasz Andryszak, to proszę Was z całego serca, żebyście tam z nami byli, kochani. Naprawdę, jest nas coraz więcej. Jestem bardzo mile zaskoczony. Tych komentarzy jest mnóstwo, kochani. Mnóstwo jest osób, które naprawdę wspierają to wielkie dzieło. I chcę Wam teraz przekazać bardzo ważny przekaz. Namaszczony 1 stycznia 2023. Jest to ostatni komunikat w sprawie księdza Adama Skwarczyńskiego. Przypominam bardzo ważną rzecz. Pojawił się film, jeżeli ktoś nie oglądał, to jest film, który ma naprawdę bardzo dużo wyświetleń. Sporo się zaczęło dziać po tym filmie. Byłem u księdza Adama, spotkaliśmy się. I jest ten film dostępny na moim kanale, na tym kanale, którym oglądacie. Zachęcam do obejrzenia. Film był mniej więcej około 2 tygodni temu, więc będzie miniaturka z księdzem Skwarczyńskim, więc zapraszam do zapoznania się. I też ten film jest jako, ten przekaz jest jakąś też konsekwencją i też nawiązaniem do tych przesłań i tego jednego filmu, który pojawił się ostatnio odnośnie tych konfliktów, kochani, między różnymi kapłanami, różnymi prorokami, mistykami w Polsce, kochani. I dlatego jest ta modlitwa. I ta modlitwa musi tutaj trwać, kochani, cały czas. Bo naprawdę jest rozłam, są podziały, a to wszystko jest spowodowane przez złego, który próbuje ludzi skłócić, kochani. I to, co się zaczęło dziać teraz, właśnie też z księdzem Skwarczyńskim, to jest nie do pomyślenia i tak nie może być, kochani. Czytam Wam, podaję przekaz. Jest to ostatni komunikat w sprawie księdza Adama Skwarczyńskiego. Biskupów i wydarzeń, które miały miejsce na przestrzeni kilku ostatnich dni. Witajcie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie. I tutaj przerwę. Przypomnę jeszcze jedną rzecz. Bardzo mi, kochani, na tym zależy, żeby było nas jak najwięcej. Kochani, musi być nas jak najwięcej. Proszę, żeby każda osoba, która to ogląda, żeby polubiła to nagranie. Wtedy więcej osób można zobaczyć, kochani. Proszę, polubcie to nagranie. Jest to niezwykle ważne. Zaraz będę kontynuował. Zapomniałbym o tym, ale ja Was wiele razy o to proszę. Zróbmy naprawdę wielki, wielki szturm modlitewny. Musi być nas jak najwięcej. Proszę, polubcie to nagranie i też wpiszcie w komentarzu to słowo miłość. Bardzo Was o to proszę. Już nie tutaj nie poruszam innych tematów. Kontynuuję ten przekaz jeszcze raz od początku. Witajcie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie. Słowa, które za chwilę usłyszycie, pochodzą z głębi mego serca, a sam komunikat powstał w wyniku ostatnich wydarzeń, które miały miejsce i także są bezpośrednio związane z pełną intronizacją Jezusa Chrystusa na Króla Polski, przyjętą przez rząd i episkopat. Pragnę też Wam przypomnieć, iż codziennie o godzinie 21 musimy wszyscy trwać na modlitwie dziękczynnej za ten fakt i dziękować za to Bogu. Jak wiecie, siły zła w ostatnich dniach gwałtownie zaatakowały mnie i wielu wiernych Bogu ludzi. Ale bądźcie spokojni, nic Wam nie grozi, bo całe niebo jest z Wami i Was w pełni chroni. W dniu wczorajszym kontaktował się ze mną ksiądz Adam Skwarczyński, informując mnie o ludziach, którzy do niego piszą. Jak się okazało, osoby te, według słów księdza Adama, w bardzo nieprzyjemny sposób oceniają i obrażają moją osobę, chcąc także zmanipulować księdza Adama. Przypominam, chcąc także zmanipulować księdza Adama, wprowadzić niezgodę między ludźmi. Próby te zapewne są planem złych sił, aby powstał rozłam u ludzi wierzących wobec, w szczególności jeżeli chodzi o fakt, przyjęcia Jezusa na Króla Polski. Co więcej, osoby te próbują podważyć i zniekształcić pewną metodę, która została podana na kanale, związana ze świętą wodą.
większość z Was będzie wiedziało, o co chodzi. O której oczywiście była szersza informacja, a która działa cuda. Osoby te próbują manipulacji i zaprawdę powiadam Wam, wszelkie moje nauki, informacje, natchnienia, które Wam przekazuję, są dla Waszego dobra i jest to akt miłości, który Wam ofiaruję. Księdzu Adamowi podałem stosowne informacje jako odpowiedź na zapytanie o te osoby. Nie ma i nie będzie zgody na takie akty, czy też próby skłócania wiernych Bogu ludzi. Był o tym nagrany odcinek, w którym podana była informacja w sprawie podziałów w Polsce między kapłanami i mistykami i osobami duchownymi. Wspominałem o tym w tym filmie troszkę wcześniej i właśnie ten odcinek jest to jeden z ostatnich odcinków. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do tego materiału. W tytule jest opisane i na pewno znajdziecie to nagranie. Stan ten musi być naprawiony i będzie naprawiony. Zalecam w każdej sytuacji słuchać tylko głosu serca, którym jest głos Boga, a który to da Wam zawsze dobrą odpowiedź. Często w umyśle pojawiają się rozmaite myśli, a one, pamiętajcie, mogą pochodzić od złego, więc uważajcie. Bardzo się cieszę, iż dane mi było poznać osobiście księdza Adama Skwarczyńskiego. Jest on wspaniałym człowiekiem i życzę osobiście mu wszystkiego dobrego. Mam zaplanowane rozmowy z niektórymi biskupami, między innymi tymi ze wschodu Polski. Mają oni już stosowne informacje, które im przekazałem i możliwość odprawiania mszy świętej, jak i prowadzenia wcześniejszych nauk zostanie księdzu Adamowi przywrócona. Jest on Bożym kapłanem czasów ostatecznych i wiem, jak wielu z Was czeka na to, aby znów mógł się w tym spełniać. Zaprawdę mówię Wam, iż to się stanie niebawem. Jesteśmy teraz w przełomowym okresie, szczególnie dotyczącym przyszłości Polski. Bardzo Was wszystkich proszę o stałą modlitwę w podziękowaniu za intronizację, jak również modlitwę o zdrowie dla księdza Adama. Mam głęboką nadzieję, iż to będzie ostatnie przesłanie w takiej formie i wszelkie ataki złych sił się zakończą. Błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, tutaj jeszcze informacja, którą chciałbym dodać. Komentarz oczywiście Wam zostawiam. Piszcie śmiało w komentarzach. Dajcie znać. Zapraszam oczywiście tutaj do wsparcia tej zbiórki dla dzieci w Afryce. Na końcu znajdzie się informacja, jak można pomóc, jak również w opisie tego nagrania. I zachęcam również do wsparcia kanału. Bardzo Wam dziękuję, kochani, za wysłuchanie, za to, że jesteście ze mną. Nie damy się, kochani, nie damy się podzielić. Musimy trwać w tej modlitwie, musimy się wszyscy razem łączyć. I kochani, byle do przodu z tym wszystkim iść. A naprawdę będzie dobrze. Zobaczycie. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie.